Ty, i powiem ci tak, zanim to obejrzymy, dzisiaj jadłem Drwala Max Burgers, ale to też przypadkiem to zjadłem, bo zamówiłem sobie tego Mycy Donald, nie? Chłopie, 1,5 godziny mi szło i anulowali mi zamówienie i luj, i stolca mi na klatę jedynie postawili. Haj, ten Max Premium Burgers, to jak smakuje? Takie, powiem ci tak, to w ogóle nie smakuje jak burger Drwala z McDonalda, w ogóle, to nawet nie jest... To nie jest tak, że chociaż trochę próbują udawać, że to jest to samo. To poza tym, że ma kotlet z sera, to w ogóle nie smakuje. W ogóle ten kotlet z sera i tak nie ma smaku za bardzo. Nie wiem, ten Max Premium Burgers to trochę skam, tak szczerze, jeżeli chodzi o fast foody, bo jest dość drogie, a jest takie sobie. Life. Ale wołowina u nich jest słaba, a oni mają tylko z wołowiną te burgery Drwala w Max Premium. I lipa, nie? Bo ta wołowina u nich, no, dla mnie jest taka... Jak masz McDonalda i tą ich wołowinę, to ona jest taka charakterystyczna. W Burger Kingu to samo. A w Max Premium to ona jest taka bez wyrazu, taka... Nie wiem, taka jakbyś nic nie jadł. Dziś właśnie jest ten dzień, w którym pojawiły się wszystkie smaki Drwala, w Witam, tym ten Agacio. nowy z chrzanem. Ale zanim to zrobimy, to muszę kupić Schrzanem? gazetę, bo podobno, słuchaj, piszą o nas w mediach, rozumiesz to? Co ty gadasz? Człowieku, Naprawdę? normalnie w papierowej gazecie podobno są nasze twarze. Babcia do mnie dzwoni od rana, Schrzanem? w gazetach o mnie gadają, człowieku. To na samym dole jesteśmy. O. Trzeba nas zagłuszyć No ewidentnie. tak, Jadą na samym Łukaszu, dole. tak To nacisk wydanie? na Czy to to jest to jest. wydanie z dzisiaj? A jest, dobra, jesteśmy na pierwszej stronie. Wezmę No, kilka, może racja, to racja. mamy. Dzień dobry. I co on 72. Tak wziął? powinniśmy Co tam każdy dzień napisali? zaczynać, od zakupu pracy. Tak, bez kitu. Zobaczymy, czy nam nie obsmarowali dupy, nie? To jeden egzemplarz dla ciebie, chowam. Pluje kotletem Gessler. Znany youtuber ocenił posiłki słynnej restauratorki. Tutaj Magda Gessler, 70 lat, w nawiasie. Magda Gessler jest Serio, jednym ono z... ma 7 dych? O kurde, to się nieźle trzyma, nie? ale koszmarnie drogiej kuchni. Książulo jeździ po kraju Ty i jest do... jednak tłuste jedzenie, tak? Konserwuje człowieka, trochę jak z Stevenem Seagalem. Chłop wygląda jak pieprzony pingwin, a on ma z 8 dych. Dzięki Trytion za 43 lata. Dziękuję bardzo, witam Twoje serdecznie. jedzenie w barach i restauracjach Dziękuję. ma w internecie milion fanów. Coś o tobie tu dali, czy zapomnieli? Dzięki. Książulo ze swoim operatorem kamery na kolację wydali 722 zł. Ich zamówienie składało się bla 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 bla. Jeśli nie oglądaliście, no to zap... Dzięki Elysium za 13 lat. Siła, przyszedł się przywitać i wracam oglądać po turki streamów. Okej. Okay. Trzymaj się, widzu. Jak będziesz miał czas, zapraszam oczywiście Proszę na live. serdecznie, macie link w opisie do tego filmu, bo wypadałoby wiedzieć, no nawet w gazetach piszą, tak? Takim Okej, akcentem okay, masa, zaczynamy okej. dzisiejszy dzień i jedziemy do McDonalda, bo dzisiaj wyszły wszystkie drwale, wszystkie smaki, jest ten nowy z chrzanem, Okay. Ja jest z nie wiem, co kurczakiem, jest żre na Maryla. ostro. Oprócz tego w Max Premium Burger dzisiaj wyszedł również coś, taka kanapka w stylu drwala, oni to nazwali kanapka rywala, zamiast drwala. Brzmi podobnie. Nie, no, ale ten burger rywala z Max to taki. Zawiodłem się w dupę, zawiodłem się. Jeszcze jakby go z kurczakiem zrobili. Witam, inżynier. Czy jakaś liga? No, chyba będzie, ale później, nie? To chyba jest taki konkurent. Jedziemy. No i dobra, słuchajcie, jest tak. Drwal podwójny, drwal z kurczakiem, drwal na ostro, drwal z chrzanem nowy, Ale drwal... mnie tak wydymali z tym burgerem Drwala dzisiaj. Zamówiłem to z McDonalda. Chłop do mnie pisze, bo oczywiście oni tak nie ogarniają tych dostaw. Czy nie wiem czemu. Jest ktoś z was, co pracuje w tym? To zawsze tak jest? Chłop do mnie pisze adres, podaje mu i tak dalej. Widzę na mapce, że on tam jedzie do tego, odbiera zamówienie. I to i tak zajęło 1,5 godziny. I nagle urwało się całe. Anulowane i koniec. Jak to możliwe jest? To chłop to, nie wiem, usiadł w krzaku i zjadł? Czy jak to wygląda? Drwal z żurawiną, mój drwal klasyczny, którego testowaliśmy dokładnie tydzień temu, jak była jeszcze liga. Porwali go! Ten film w tydzień zdobył tyle wyświetleń. Mam nadzieję, że to już jest milion. Jak wychodziłem z domu, było 980. Bardzo mnie to cieszy. Jak widać, duża część No, społeczeństwa, łodzi duża nie część widzów dowożą, no. żyje tym drwalem, tą kanapką z McDonalda. No i musimy to Ulubiony pod... burger twój to wieśmak? Mój? No, McRoyal chyba podwójny, tak szczerze, albo ten, albo burger z Drwala z kurczakiem, ale on jest rzadko. No to. I też jeszcze go nie jadłem, to nie wiem, czy się coś zmienił, ale raczej smakuje identycznie jak rok temu. To ten, McRoyalek. Kurde, sprawdzić, no. Idziemy.
A ty jadłeś w ogóle kiedyś tego z kurczakiem? Ja nigdy. Wolę z nigdy. Ja też. Kurczakiem. Gdzie? Mój pierwszy raz. Z kurczakiem, oni tu nie potrafią w kurczaka. A ty w ogóle głodny? Głodny, no bez śniadania. Ja wolę z kurczakiem. Na miejscu. Z kurczakiem jest takie bardziej dla mnie soczyste, a ten mięso w McDonaldzie zawsze jest takie... Wiesz o co chodzi, że no tak na fulla je robią, że ono jest zawsze, jak to się mówi, jak szmata upieczone, no. Na miejscu. Chcemy drwala zwykłego. Suszyna jest. Wyszły te frytki kręcone już. Tak jest. To też trzeba zjeść. Chrzanem jednego. Na otro, to jednego weźmiemy sobie w zestawie po prostu. Mhm. Żurawinka, twoja ulubiona, tak? Żurawinka. Tak jest. Testujemy podwójnego, chyba nie ma no sensu. Ludzie z żurawiną. No, chyba nie, no tylko dwa kotlety. Ty ludzie z żurawiną tak mówią, że najlepszy zawsze, jak tak słyszę. A ja go nigdy nie jadłem. A był taki kiedyś jeszcze z plackiem ziemniaczanym, pamiętam. I chyba go jadłem, ale tam w ogóle tego nie było czuć. Że to tak, że niby to zjadłeś, ale nie wiedziałeś, że tam coś dodali. Dzięki Saga za 14 lat. 8 biednych versus bogaczy. No właśnie widziałem ten film. I tego. Obejrzałbym to. No bo to musi być wielki test, wiesz o co chodzi. Bierzemy. Ty tam byłeś w tym odcinku, Wizu? Jako bogacz? Udowodnij, wyślij mi 10k. Witam Razielo za 36 lat. Ty, ostatnio pod odcinkiem tych 8 łysych versus 1 kudłaty. Widz mi napisał, że był i wlazłem na jego kanał na YouTube i to serio on. I napisał do mnie dziadek, czyli to jest stały widz, bo wie, że jestem dziadkiem, tak? Bo jak nie jest stały widz, to pisze do mnie inaczej. Czyli to był stały widz, ogląda, rozumiesz? I był tam. Nice. Maestro jadłem? Nie pamiętam. Chyba jadłem, bo to długo jest. To było tam chyba na chwilę, a jest do tej pory, nie? Coś takiego. Tu jest. A, w ogóle każdy może być podwójny. Do którego podwójnego bierzemy? Ty, a jakbyśmy wzięli z kurczakiem i dodali do niego kotleta wołowego? Ty, dobra, podwójny jest? Podwójnego po prostu. Co ty na to? Jak podwójny jest? Dobrze. Którego w zestawie? Zjadłbym na testa w sumie. Ty, muszę zjeść na testa podwójny. Co one ze sosem? Zawsze był? No nie wiem, nie kojarzę, ale to może dlatego, że ciągle tego kurczaka abuzowałem. Jeszcze więcej tłuszczu. Nie jadłem tego, Łukaszku. Cola zero, ale bez lodu, nie wiem, co to jest. Da się spersonalizować. Personalizuj, bez lodu. Zapisz zmiany. Hey, Elysium. Poszło. Nie wiem w sumie po co to znowu nagrywamy. Znaczy, no, mam na kompie, wstawę pewnie, jak będzie jakiś poślizg. Nie ma chyba osób, które nie jadły tej kanapki, to jest tak popularne, że wiesz. No ale zjadłbym, Łukaszu, Atesa. Dobra, oglądajmy, bo pieprze. Nie, jak tysiąc... Dobra, burger drwala, podwójny. Kalorie, muszę zobaczyć, to nie wierzę. Serio 1500 kalorii ma? Nie, no 1200. A nie, czekaj, to zwykły? Nie, podwójny. 1160. 1161 bułka. Ja pierdzielę, ty strasznie psujesz i tak dużo. 61 gram białka ma taki. I 70 gram tłuszczu. Ja pierdziel. Jego brata. Moglibyśmy takie jakieś, nie wiem, zdjęcie zrobić, albo krótki filmik nagrać? No jasne. Ale on się cieszy. Z chrzanem? Nie wiem, mi by ich pani chyba nie smakowało. Pani nas poznała, będą lepsze drwale. Takich drwali to nikt nie będzie miał. Możemy też? Jasne. Zobacz to! Dobra. Widzowie normalnie. Zobaczcie. Wczoraj was oglądałam, jak do Gesslerowej pojechaliście. Do Fukiera. Ty jacyś popularny. Ostatnio próbowałem pierwszy raz wala klasycznego, powiem ci, że moim zdaniem nic specjalnego. No ja jadłem go, jest okej taki. Jak na to, jakie są, jaką ma konkurencję, to jest git. Ja też. Ty coś w sieci działasz? No takie nawet niezłe, to pokaźne to śniadanie. Tego jedzenia jest tu całkiem sporo, dostaliśmy już zamówionego. Młodzieżowe słowo roku, zaraz zobaczę potem, jeśli okej, po reagowaniu. Nie wiem, który jest który za bardzo, tylko niektóre są opisane. Trzeba spróbować, będziemy je losowo po prostu brać. Widzę, że tutaj jest spicy, tutaj jest chyba podwójny, ale tak to opisów jakichś konkretnych nie widzę. Zacznijmy może od fryteczek. Ja ci powiem, że długo nie rozumiałem szału na te frytki i szczerze mówiąc nadal one do mnie nie trafiają. Wolę do mnie też. Zawsze wolałem klasyczne frytki.
frytki i ten sos do nich śmietanowy jest już... Ja to najbardziej z McDonalda to lubiłem te, to chyba było w Maku, nie? Z batata były takie, to było w McDonaldzie czy gdzie? Chyba w McDonaldzie takie były. Takie słodkie one były, takie dobre. Bo reszta to dla mnie takie o. Taką hamową dla mnie, już jest takim zalaniem się tłuszczem. Przy okazji jeszcze jedzenia drwala. Ciekawe ile ma kalorii, drwal i to. Myślę, że z 1400 ma na pewno. Nie wiem, bo raczej może zobaczymy. No ale jak już je mamy. Zakręcone frytki. Sos śmietanowy. Nie rozumiem jak można do nuggetsów brać sos śmietanowy w ogóle. Tylko słodko-kwaśny. Ja testowałem. Moim faworytem był musztardowy, który właśnie został wycofany. No! Co? Nie ma... McDonald's, się przejdę do ciebie. Ty, ja lubiłem, choć się chciałem powiedzieć musztardowym, że go lubiłem. Ja pierdziele, iluj. I ja tego na przykład nie rozumiem. Coś im tam nie pasowało, tak jak wycofali szynkę. Tosta z szynką, wiesz. Są smaczne, nie wiem, wiadomo, ale są bardzo tłuste. W połączeniu jeszcze z tym sosem śmietanowym to jest zabójstwo po prostu. Do domu ci przychodzi ktoś? I to powiem ci, że ja to jem bez keczupu zazwyczaj nawet. Są okej, okay, ja rozumiem też. To, że ktoś czeka na tego drwala, żeby sobie to witam, z Wierczak, właśnie ogóle, zjeść. Witam. Ja jak jem drwala, tak po prostu to zamawiam zwykłe frytki, bo jednak wolę troszeczkę się oszczędzić. Chociaż oszczędzanie się przy jedzeniu kanapki, która ma prawie 1000 kalorii, tak, to trochę Łukasz, śmieszne, nie? Ale to... Brzmi absurd. Bo ona taka, ona była specyficzna w McDonaldzie. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jaka to jest musztarda tam. Bo to jest sos musztardowy, tak się mówi. To nie jest zwykła. Ale dobra była, taka specyficzna. No nie jadłem takiej ze sklepu. Chyba, że po prostu nie wiem, jaka to. Absurdalnie. Brzmi absurdalnie, tak. Ja je lubię. To jest coś innego. McDonald's to gówno, nieważne jaki sos użyjesz, wolę swoją lokalną. No tak, pewnie lokalna jest raczej zawsze lepsza, tak szczerze, także wiesz, no. I one są tak fajnie przyprawione. Ciężko i zawsze porównywać, są frytki. Zwykłe frytki, czasem są skapczeniałe, czasem są takie jakieś... Ja to najbardziej Hindusa lubię, nie wiem jakie wy najbardziej żarcie, ale Hindus to najlepsze ten, co jest, nie? I podobna cena, ty nie, Hindus nawet tańszy teraz jest niż McDonald's. A się tak nażresz... I takie dobre, i nie jest tak, i nie w sumie jest to zwykłe jedzenie, bo to nie jest chyba fast food Hindus. Zwykłe takie jedzenie, nie? Tak mi się wydaje. Kebab od Turasa, no kebabik, wiadomo, że czasem jest ochota, nie? Nie do końca fresh, no jest to no taka tak, trochę to innowacja, wiadomo, no... Raz w roku to jem. Trzeba wjechać w kanapki, zamówiłem... No chodzi o to, że zwykłe, no. Drwala klasycznego, drwala z żurawiną, drwala na ostro, drwala klasycznego podwójnego i drwala do zjadłem na testa szanem, podwójnego. Tak, tak jest. Wow. Zacznijmy może od ostrego. A pokaż. Spicy, 25,90, czyli jest złotówka. Jakie Saigonki, Mroczek, bo Saigonka Saigonce nierówna, co ty piszesz? Droższy skąd od klasyka? Te Saigonki? Nieduża różnica w sumie. Mhm. Za dodatkowy sos i jalapeno, powiedzmy, że jest okej. Okay. Ostry, to wygląda mega sucho, co? Co od Hindusa, tikka masala, taki klasyczek, ale jeszcze jest takie mango coś tam, przynajmniej u mnie na Hindusie. Ale to pewnie jest takie wszędzie, to jest to samo Hindusa. Jak zobaczysz mango coś tam, to se zamów na testa. Jakie dobre, ja pierdzielę, ty, top. Rzeczywiście to jest inny sos chyba. Nie deser, to nie jest deser, to jest zwykłe żarcie, masz tam kurczaka, tylko ten sos jest taki słodki. Jakie dobre. W tym drwalu, to jalapeno dosyć intensywne jak na jalapeno. Często się zdarza tak, że ono jest takie wywietrzałe, wiesz, i nie daje kopa wcale. A tutaj daje. Mnie to w ogóle wkurza, że on jest tak ułożony. Zobacz, jak ten bekon tutaj leży. No totalnie, tak, totalnie rzucone. Ja wiem, że McDonald's to jest fast food i szybka robota i tak dalej, ale ładnie, cenowo Patrygus. To już tak wiesz, no mogliby się troszeczkę postarać. Jest oro. Smaczny, wydaje mi się, że lepiej nawet wchodzi niż klasyczny, bo tak nie zamula. To jalapeno i ostry sosik odświeża trochę po prostu. Nie zamula aż tak jak klasyk. Myślę, że dla ludzi, którzy jedzą pikantne rzeczy rzadko, to jest fajna pozycja, no bo to tutaj mleko nie jest potrzebne. To nie, nie jest żaden challenge, to jest lekko pikantne. Uważam, że wchodzi fajnie, nawet chyba lepiej niż klasyka. No widzę, że wyteczkami się zająłeś. A, zająłem się. To jest moje w ogóle pierwsze zderzenie z drwalem na ostro. Nigdy nie zamówiłem takiej pozycji. No mi się zdarzyło. No wiadomo, ja już miałem jakieś zderzenie z ostrością, ja z challenge'ami ostrości. Delikatne jakieś szczypanie tam od tego jalapeno. Troszkę ciekawsza wersja moim zdaniem niż klasyczna. Tikka masala się z ryżem. Ja z czym chcesz, ja zawsze z ryżem, ale jest... Zależy jaki Hindus jest często do wyboru. Bo oni też mają takie tradycyjne chlebki, nie? I jedzą z takimi chlebkami, ale ja wolę ryż.
No coś tu się innego dzieje, inne smaki. Ciekawe. Zobaczmy, co jest dalej. Jest pudełeczko, w którym nie wiemy, co jest. Sprawdźmy więc. Co za cholera. To jest chyba no, klasyk, nie? A w ogóle jest taka akcja, że wiesz, że cena jest zależna od lokalizacji podobno? Tak? Są McDonaldy, w których on jest droższy niż 24,90. Okej. Co jest w ogóle absurdem dla mnie. Bo McDonald's zawsze był czymś takim, zresztą w ogóle wszystkie fast foody, że idziesz i zawsze wszędzie tyle samo wszystko kosztuje i tak samo smakuje. Nie, no chyba od dawna tak nie ma, ty. To nie jest tak, że na wschodzie jakoś Polski nie jest taniej, jak w Białymstoku, czy coś takiego? Tam tak troszeczkę taniej, ale jest. Wiesz, bo oni się też patrzą, kto tam chodzi. O nie! W Lwowie, no nie, nie te, tego, nie mówię o Ukrainie. A w ogóle nie wiem, czy tam ten, jak działa McDonald's teraz, ale pewnie działa. No, ja już wiem, ten biały sos nas zmylił. Szanik, to jest ten nowy z szanem. Powiem ci, że... Oczy aż ci wychodzą. I drwalik z szanem kosztuje również 25,90 zł. To dobre? Od klasycznego. Dobry jest ten sos, jest trochę taki jak ten z Wieśmaka. Wiesz o co chodzi? No to nie z ich szan. No fajna nowość. Powiem ci, że chyba mój ulubiony to będzie. Znaczy zobaczymy tego kurczaka. Oszukali! Ale ten szanik fajnie tu działa. Ja myślałem, że oni tutaj dadzą... Wszedłem kiedyś do Maka i było tam pusto. Że w ogóle ludzi nie było. Kurde, nie wiem. Czekaj, się zastanawiam, jak był wirus. I tam było tak, że niby mogło siedzieć przy niektórych stolikach. I ale ludzie i tak nie chcieli wchodzić. Ja właziłem i tak, jak już byłem. To wtedy chyba tak się zdarzyło, że pusto. Ale poza wirusem to nie. No po prostu ten sos z Wieśmaka, ale to smakuje trochę inaczej. Bardziej intensywny jest ten chrzan. Mi się to podoba, ja lubię chrzan. Spoko, fajny pomysł. No ta Łukasz, no, twój ulubiony terandzie. Ciekawy jest. No wiadomo, oceniamy ogólnie kanapki Drwala. O samej ich jakości i o tym, co myślimy głębiej na temat tych kanapek, no to już mówiliśmy w pierwszym filmie. Mówię, że jest przyjemny na tle drugiej, klasycznego, no, to późno, no bo wszystko tak naprawdę dzisiaj będziemy porównywać do klasycznego, myślę. To, coś. To się różni tylko dodatkami. Jak lubicie Drwala zwykłego i chrzan wam nie przeszkadza, polecam sobie wjechać w szana. No spróbuj. Ty lubisz szan? Lubię. A ja tak średnio lubię. Gryzę jeszcze raz, żeby mieć tutaj pełną paletę smaków. Jadło się tam czasem szan, ale to takie... Lekko mnie przytkało. W ogóle jak odbierałem te burgery, to pani mnie pyta, dzisiaj wszystkie sam? Ja mówię, nie, w ostatnim odcinku 3 zjadłem, już ciężko było. A pani mówi, widziałam. To jajecznicy szan? Ta nutka tego... Jak to jajecznicy w dupę? Co ty, suchy pod klasyczek? Witam, Wiesiek. Panu, jest to bardzo ciekawa. Nie jest to taki chrzan bardzo intensywny, taki wgryzający się aż w usta. Naprawdę mi to smakuje, no ale jestem najbardziej ciekaw tego z żurawiną, no niestety. On zawsze królował w moim sercu, przez to, że ja mega kocham w ogóle oscypki z żurawiną. I ten vibe tej żurawiny z tym serem, no to jest coś mojego ukochanego. No ten chrzanik naprawdę fajnie, myślę, że uda na nowość, że im to wyszło. Taki ja w ogóle też ogórków nie lubię. No dobra, losowo lecimy. Tu mamy dubleta. Klasyczny drwal podwójny. Nie no, żurawina spoko, ale nigdy nie jadłem drwala z żurawiną, muszę przetestować. Jestem zszokowany, bo myślałem, że zestaw powiększony z nim, jeszcze z podwójnym drwalem, będzie kosztował z 5 dych. A kosztuje to 39,90 taki zestaw. Czyli powiększone picie, te frytki zakręcone z sosem i podwójny drwal. Nadal, a frytki, ty, te zakręcone frytki to też droższe, tak? Jeśli chodzi o to, że McDonald's kiedyś kojarzył się z tanim jedzeniem, co już teraz myślę, że nie ma miejsca, no to nie jest to mało, ale myślałem, że będzie więcej. I tam, Amy. To już jest pajda solidna, człowiek. Kotlet serowy, dwa razy mięso, bacon. No i sos, wiadomo, o, podwójny! Prażona, przetestowałbym. Serowa. Ile on ma kalorii? Kurde, nie pamiętam. 1200 myślisz? Ja myślę, że 1300. Tutaj się wyświetli. 1150. Dobra, trzeba wjechać, no. Opatrzyliśmy. No to już jest taka kanapka, że z każdym gryzem po prostu coraz bardziej się nienawidzisz, jedząc ją. Mega zasusza. Idealna. Bo tego sosu tutaj nie ma więcej. Myślę, że jest tyle samo, kalorii. Co zwykłym, pojedynczym. A dodatkowo mamy tutaj no jeszcze jeden kotlet, czyli jest dosyć sucho. Sosem bym podlał, ile oj. Do najsoczystszych nie należy. Mega zamulająca, bardzo sucha i taka chamska do kwadratu. Nie wiem, no mega głoda po prostu. Jako jeden posiłek dziennie, wiesz, w ciągu dnia. Chyba, że masz swój słoiczek z żurawinką. Może drugi gryz mnie do niej przekona. Zamulacz? Totalnie. No,
Aha. O Jezu, straszny zapychacz, wiadomo, podwójnego chyba raczej nie siadło wtedy, ludziom. Chłopie, ten build pod Holimieczyk. Aha, no właśnie myślałem dzisiaj, tak, żeby przetestować. No trzeba wziąć pod uwagę, że można się nie mógł. Oj, ciężko, ciężko. Oj, już się ale grasz z tym boostem, że zwiększa DMG bazowe? Ale to dziwne, dobra, bo nie ważne teraz. Ukochanego makrojala pikantnego podwójnego sobie zamawiałem, jak jeszcze był, to on tak mnie zamulał, tamtego ja sosu zjadł było chyba zawsze więcej. I też ta ostrość tam powodowała to, że aż tak to nie zapychało, jakoś to przechodziło gładko. Tylko tam, bratku, nie było tego kotleta serowego, on tutaj też się przykłada do tego, że zasusza po prostu, nie? Może tak być. O, chicken nam się pojawił. O, burger dla mnie to, dla mnie to. 24,90, co powiedzą? Nie jest droższy od klasycznego, jest w takiej samej cenie. No ja uważam, że powinien być tak. Nie potrafią, oprócz nuggetsów i oprócz McChicken. Bo jak są te kanapki McCrisp i Supreme, coś tam było, coś takiego. Okropny ten kurczak tam był według mnie. Suchy i taki jakiś mega dziwny. Chociaż jeszcze gorzej z kurczakiem radzą sobie w Burger Kingu, moim zdaniem. To jest chyba ten kotlet z McChickena, ty. Tak mi się wydaje, bo ja w ogóle na TikToku takiego lifehacka widziałem, że kiedy twoja dziewczyna marzy o drwalu z kurczakiem, to zamawiasz właśnie McChickena, wyjmujesz tamtego kotleta z drwala i wkładasz z McChickena kurczakowego kotleta do tego drwala i masz drwala z kurczakiem. Czaisz? Patrzcie, jaki tu jest skam. I wydajesz 5 dych na jedną bułę. Widzisz skalę skamu? No to jest właśnie dokładnie ten kotlet z McChickena. Co to jest w ogóle, człowieku? Ten ty, ale rzeczywiście tak trochę skam. No. Powinien być większy tutaj. To duża kanapka. Podejrzewam, że to jest najmniej kaloryczna pozycja, jeśli chodzi o drwale. No ale takie, no, no nie wiem. Ciekawostka. Jeśli nie ma gustu. Jeśli ktoś nie jest wołowiny, to zamówi sobie z kurczakiem, ale to no ja bym chyba tego nie wybrał. Nie no, nie, no to jest dobre, no. Nie do końca mi pasuje ten ser do tego kurczaka, tak szczerze. No bo smakowo się to się nie broni, jednak ta wołowina wypada lepiej. Sos ten sam, co w klasycznym drwalu. To panierka do panierki średnio się komponuje. Panierka, mówię, tutaj z kotleta z kurczaka do tego kotleta serowego. Co ty gadasz, dobra. Mega dziwnie się to komponuje, jest taka susza. Żurawinka. Zdenerwowali mnie. No zobacz, jak mało i zobacz, znowu jak nierówno. Jaki to jest... Bo ile kalorycystyki chicken burger ma w sobie dwa takie kotlety, bacon? I a ile? A, tylko 28? No to tanio u ciebie jest. Jak za takie coś, co opisałeś, 28, to jest giga dobre ceny. To jest smutny widok, co? Żurawina, twoja ulubiona, tak? Tak jest. No ona też będzie przełamy. Weź grać najnowsze Fears. Jest na YouTubie, widzu, już przyszedłem na it, wejdź. Używać po prostu ten fat tutaj cukrem tym razem, a nie pikanterią. Albo chrzanem. Ale to jest taka żurawina, wiesz, to nie jest żurawina owoc, to jest taki chemiurek. Taki jak, nie wiem, porównanie keczupów. Oj, chyba w sumie nie chcę wywoływać wojny keczupowej, nieważne. Chociaż można wywołać. To tak jakbyś miał keczup, ten Devil Ay Premium taki w słoiku, w tym takim małym słoiku szklanym. I obok Tortex, nie? No to tu masz taką żurawinę właśnie Tortexową. Nie no. Lipa? Niedobra jest ta żurawina, to jest taki dżem. I szczerze nie wiem, czy to dobry pomysł dodatkowo jeszcze sobie do tej buły dowalać cukru. Zamiast to odmulać, witam, jakoś Michał. Przełamywać, to muli ta słodycz jeszcze dodatkowo. A jaką masz wizję, Amy? No nie wiem, twój ulubiony mówisz. Byłeś GMA? Ulubiony jak ulubiony z drwala, no ja też sam z siebie w sumie nie zamawiam. No chyba nie będzie w moim top 3 drwali. Ja lubię żurawinę, nie mam nic do niej, ale ta tutaj po prostu jest średnia. Powiedziałbym, że jest mało żurawinowa. Słodki dżemik po prostu. Czerwona, słodka mazia. Lipa w sumie. To w ogóle smakuje jak taki, człowieku, wysoko słodzony dżem. Często na jakichś obozach kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, na jakichś stołówkach były nie takie wiem, dżemy ja właśnie jak na przykład... Chyba w racjach żywnościowych mieliśmy taki dżem, dokładnie, taki twardy, miocham, nie czuję w ogóle smaku żurawiny tutaj, no mega słodkie to jest na pewno. Niestety w tym roku mogę powiedzieć, że nie zachwycił, dużo wyżej stoi ten drwal z chrzanem, zdecydowanie. No i dobra, został nam klasyczny drwal. The Walking Zombie 2 zamiast grać, ale co to jest za gra Demon? To jest telefon coś? Miał powiedzieć top 3. Witam, Oskar. Pierwszy szanik ląduje, bo jest taką nowością, odświeża, fajnie działa. Coś takiego się tam dzieje nowego po prostu. Dwójkę chyba dałbym ostrego i na trzecie klasyka. Kurczak na samym dole. Rozumiem. Jedziemy do Max Burgera, co? Mam wrażenie... Dobra, Max Burger, szczerze. On nie jest taki suchy, ja to dzisiaj jadłem właśnie tego Max Burgera. On nie jest w ogóle w sumie. On chyba lepiej wypadnie niż podwójny z tego, co oni mówią. Chociaż zależy, co powiedzą o mięsie, bo to... Trochę mało smaku ma ten Max Burger. Taki, jak jadłem tego drwala z McDonalda, no to czujesz, że jesz McDonalda. Jesz tego drwala z Max Burgers
I takie, że jest tak nie wiadomo co to jest. Takie nic. Jakbym papier jakiś ugryzł. Mega dziwne i na pewno nie rozumiem fenomenu ludzi, którzy czekają cały sezon, żeby zjeść po prostu tą kanapkę. Podjeżdżamy do Maxa już na drive'a. Och, hype jest. Sprawniej. Burger Rywala? O, jest tu, zobacz tu. Ty, no jest rzeczywiście, Burger Rywala. Zrobiliśmy to lepiej, mocne słowa. Bo... Dobra, już ci mówię, nie zrobili tego lepiej. I chyba jest drożej. Max w wołowinę według mnie nie potrafi. McDonald's jest lepszy, ale jak się chwalą, że zrobili to lepiej, no to są mocne słowa dla mnie. Jak ta dwunastolatka. Dzień dobry, witam Max, proszę o chwilę cierpliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, to Max, czy mogę przynieść zamówienie? Dzień dobry, poproszę kanapkę tak, Rywala. Chyba o to, znaczy Rywala, przepraszam. Są trzy wersje, jest z bekonem, plantem i z wołowiną bez bekonu. Poproszę wszystkie wersje po jednej. Wszystkie wersje pojedyncze. Szczerze ty, bo jest taka wegańska, ja bym to przetestował u nich, bo może to zrobili dobre, bo gówniano mają wołowinę w Max Burgers, a z kurczakiem tego nie mają. Plant, no roślinna wersja. Ja bym to przetestował. Tylko nie wiem, czy to nie jest najdroższe. W ogóle to jest taki absurd, że często te wegańskie rzeczy są w, na przykład w Burger Kingu, widziałem. Że masz zwykłe rzeczy i te wegańskie, one są droższe niż w dupę mięsne. Czemu? To powinno być chyba tańsze, nie? Jak to jest? Jak to możliwe? Tak, dokładnie. Zapraszam do okienka numer 2. Dziękuję. Jak to możliwe? Czyli jednak są trzy. Zrobiliście to lepiej. Podobno tak. Dzięki bardzo. No, jest od dzisiaj, jeszcze nie próbowałem. Od dzisiaj? Nie zrobili lepiej. No my też właśnie chcemy. Ale zobaczymy co on powie, ciekawi mnie. Ty, szczerze obstawiam, że najlepiej wypadnie ten plant, bo go nie jadłem. Ale ta wołowina jest taka drętwa, że no musi wypaść lepiej. Spróbować. Zapraszam na dwójeczkę. Dzięki. Nie wiem, Rukaszu, trochę dziwne, bo koszta są mniejsze dużo. Bacon, plant, okej, czyli to jest zwykły. Wygląda nawet git, ale niestety. To tylko wygląd. Zwykły jest z żurawiną od razu? Nie no, wygląda lepiej niż z McDonalda na oko, ale jest taki se. Czyli on jest jeszcze z serem. Ta kanapka kosztuje 24,40. Dzięki Demon za Prima, witam. 40. Aha, on jest tańszy od McDonalda trochę, myślałem, że droższy. 5, no, czyli 50 groszy taniej od Drwala w Maku. Okay, tak jak wiecie, ważne. Albo nie wiecie, bo nie wiem ile filmów jesteście do tyłu. Nie lubimy tego mięsa z Maxa. Ono ma taką galaretowatą konsystencję. Ja kiedyś nawet pytałem, jak byliśmy, coś tam jedliśmy u nich, czy to na pewno jest wołowe 100%. Bo to podjeżdża trochę takim, jakby była mieszanka z wieprzowym. No tak jest i nie ma smaku. To samo. Mam wrażenie, że tutaj ten kotlet serowy jest trochę grubszy, ale no to mięso jest takie jak było właśnie. Jest glutek. Jest glutek, jest galareta. Dużo ludzi mówi, że to jest lepsze niż w Maku, bo chyba im się wydaje, że to jest soczyste bardziej. Prawdopodobnie przez to, że to jest bardziej mokre to mięso. No tak. Soczyste na pierwszy rzut oka, na pierwszy kęs, ale no ta konsystencja jest kurde, no już wolę bardziej tego wysuszonego trochę kotleta w Drwalu niż tego... Wczoraj mi przyszedł nowy monitor lepszej jakości i wypatrzyłem na nim twoje gigantyczne zakolenie. Nie wiem, czy to prawdziwe, czy ekran przekłamuje. Wiesz co, nie? Bo po prostu się odbiło twoje zakole w monitorze, nie? Bo tak, no jeszcze go nie włączyłeś prawdopodobnie. Gluta tutaj. Nie podchodzi mi ten Max i chyba nigdy się do niego nie przekonam. Kurczak u nich jest super. Bardzo dobre są te kanapki z kurczakiem w Maxie, ale no w tą wołowinę, która właśnie przypomina trochę mieszankę wieprzową, nie potrafią, moim zdaniem. Ucinamy sobie dużo potencjalnych współprac ogólnie w przyszłości, ale no niestety, no nie lubię tego. A co ze smakiem? Powiem wam, że ugryzłem to, tak naprawdę czuję to mięso, ale powiem ci, że tego sera w ogóle nie czuć smaku. No, w McDonaldzie... mówiłem ci to dzisiaj, zanim to odpaliliśmy, cofnij se live'a, nie ma to smaku. Jest taki bardziej serowy, a to? Jeśli chodzi o ten dżem tutaj, to oni mówią, że to jest szwedzka borówka barbecue, tak? I rzeczywiście on podjeżdża ten barbecue. A, tam barbecue. Lepsze niż w Maku, myślę. Tutaj w tym kotlecie serowym jest mozzarella. Ma ona zdecydowanie mniej smaku niż ten ser w Drwalu z Maka. Cebula czerwona, sałata lodowa. Bułka to jest ta zwykła, oni chyba nazywają ją Frisco. Frisco. Bułka Frisco. Teraz w aplikacji widziałem... Ekspert, no wiadomo, no, jak reaguje. Okej. Okay. Mi bardziej smakuje w McDonaldzie. Cenowo praktycznie to samo. Rozmiarowo no też podobnie. Oh, Drwal w Kodin, Maku też ma ten się. Plus, że jest takim klasykiem. Wiesz, wszyscy go znają, wszyscy o nim mówią. Ma bardzo dużo wielbicieli i takie nowe kanapki. No i ma smak charakterystyczny. Zawsze mają jakiś problem, ponieważ każdy będzie się jakby odwoływał do tej klasycznej kanapki z McDonalda.
ten kotlet. Jezus. Mega dziwne to jest. Tak jak jedliśmy wiele drwali w maku, tak jak jedliśmy nieraz jakiegoś drwala w burgerze. Polecam, Mroczek. To taka napka jest najdalej jakimś wyobrażeniem o drwalu, tak naprawdę. W ogóle nie trzeba jakiejś siły tutaj przykładać, żeby to pogryźć. To się samo rozpada. Glutowate to jest całe, takie dziwne po prostu, dziwna konsystencja. Ale cały ten burger niestety mi nie smakuje. To jest to samo. Ale zrelował. Siedzi czym nie robić. Tutaj wszystko ta konsystencja. Tylko jest za miękkie. W ogóle nie czujesz jak mięso. Drwal ma jakiś taki charakter. Tutaj najbardziej czujesz ten sos barbecue. On jest najbardziej taki inwazyjny. No nie no. Wbijemy znowu szpilę we wszystkich miłośników Maxa. No ale kurde, no nie zrobiliście tego lepiej. No tak, kaszu klasyczek. Oczywiście to nie jest tak, że to jest niedobre. To się zjadło, my to zjemy, nawet to zapakujemy, gówno. Zjemy to później. Ale to no nie zrobili tego lepiej, wszystko, po prostu. Nie? Nie zrobili tego lepiej. Jeśli chodzi o te kanapki z kurczakiem w Maxie, no to jestem w stanie powiedzieć od razu, że robią to lepiej niż McDonald's, no bo jadłem to i rzeczywiście ten kurczak jest dobry. No ale wołowinka tutaj, no nie, niestety nie. Ja myślę, że tak. Ale on też za mało o tym serze gadał, bo powiedział tylko jedno zdanie, a on serio jest nijaki straszliwie. Taki w McDonaldzie burgerze drwala, to on jest charakterystyczny, a ten to w ogóle taki... taka paćka pieprzona. I bez smaku, nie wiem jak to możliwe. Dobra. Deli Fresh Plant Beef. Tak wygląda. Ty, to musi być najlepsze. Na stówę to będzie najlepsze. Ten roślinny burger tutaj. Ja myślę, że to może być całkiem niezłe. A ile ten z bekonem kosztował? Z bekonem kosztował 26,45. Klasyczny drwal w maku jest z bekonem, czyli w sumie można powiedzieć, że oni zrobili drwala gorzej i drożej. A, to dlatego mówiłem, że gorzej, że drożej, bo ja jadłem tego z bekonem. Widzisz? Dobra, wszystko się zgadza i pluję proste fakty. Tyle w temacie. Dobra, wjeżdżamy. A tego bekonu nawet nie czuć było, nie pamiętam. To jest takie jakieś luźne, taka wodnista konsystencja. Jak za 27? To jest totalnie papa. Nie wiem. Ty nie wierzysz, że to jest gorsze. Ja ty myślałem, żeby przetestować. Nie, dobra, to już mi się odechciało. Muszę ugryźć jeszcze raz dla testu, ale... Pachnie jak karma dla psa, proszę powiedzieć. Totalnie nie ma żadnego smaku. Dobra, pierwsze to. Tak się to mieli. To nie będę tego jadł. Tego wołowiniaka gdzieś. Kompletnie. Prawdziwy influencer wpłynął na mnie, nie zjem już tego. Nie wiem, czy ugryzłem akurat bez tego sosu, ale kompletnie najdziwniejszy smak ever. Bardzo dziwna konsystencja tych kotletów. No i przede wszystkim ta mozzarella. Jakaś jest taka wypłukana, bez smaku, zupełnie. No to jakbyście sobie zamówili jakieś mozzarella czy mortadella? Ja myślę, że mortadella dają w Max Burgers. Bo szczerze trochę tak smakuje ten kotlet jak mortadella. Że nie ma totalnie smaku i się byś brzydził tym, jakbyś widział to niezrobione, nieogrillowane, nieopieprzone tłuszczem i sosem, to byś tego nie tknął. I to chyba tak jest, on jest z mortadeli burger. Plastix, bez sosu, bez niczego, jeszcze ta mozzarella byłaby taka właśnie bez smaku. Ua, no jeszcze tutaj widzę, że wycieka ta szwedzka borówka i barbecue, więc może tutaj ugryzę. Nie oszukujmy się, jeśli chcecie zjeść drwala, to prawdopodobnie macie jego wyobrażenie i smak gdzieś tam już w głowie. Nie oszukacie się tym, że jecie drwala. Nie ma szans. Śniadanko sobie ładne. Dobra, daję likę. Już by spać poszedł. Zapraszam cię, widzu, do subskrypcji tego kanału. Tak jak widzisz, większość nadal tego nie robi. No i co, widzimy się już w kolejnych filmach. Queen, to po reagowaniu dajok. Na razie jeszcze reagujemy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!